Hej, cześć, siema na wszystkich ludzi, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3. Jak widzicie, troszeczkę zmienił się wygląd furii, jak i sama liczba dusz, które mam przy sobie. A to dlatego, że udało mi się wykupić u Vulgrima zbroję ognia, która jest teraz założona przez furię. Mocno nabafuje ataki właśnie ogniem. Ale też troszkę się pofarmiłem, no bardzo troszkę, podbiłem sobie mocno mój ogólny poziom postaci, więc uznałem, że teraz wykupiłem też upgrade'y, znalazłem też jakieś dwa anielskie artefakty i ulepszyłem sobie lewiatana do anielskiego lewiatana, aby mieć więcej odzyskiwanego zdrowia na minutę. Wpakowałem tutaj rozproszoną wściekłość do łańcuchów pogardy. Tutaj co dalej? Tutaj chyba nic więcej nie było. Te czosnki echa sobie wykupiłem. A, i znalazłem gdzieś kawałek adamantynu. Ale to jest jeszcze dla mnie niedostępne. No, w upgrade'ach. No bo po prostu nie jestem w stanie tego wykorzystać, bo to jest do plus 9, czyli dopiero jak będę miał na plus 6, to będzie... Będę mógł coś z tym zrobić. Tutaj patrzcie, ile ja potrzebuję dusz na kolejne poziomy. Mam 96 poziom teraz. Wydaje mi się, że dopóki nie będę chciał czegoś konkretnie kupić, to nie ma co tych dusz trzymać przy sobie, tylko dać to po prostu Vulgrimowi. Tutaj wpakuję sobie obrażenia. Stary, otwieraj mnie te... do limbo. Lećmy zająć się... czymkolwiek w sumie. Bo też powiedziałem, Boże, powiedziałem strażnicy otchłani, strażnicy pustki. O właśnie, jesteśmy w pustce. Po raz... Nigdy nie widziałam konstrukcji lewitujących z taką łatwością. No, ja też nie. Ale taki urok pustki, co nie? O, teraz to jestem na pewno na w miarę wymaganym, czy wymaganym, w miarę dobrym poziomie. Okej, okay, tu jest przejście, ale to chyba jest powrotne przejście. Standardowa Kępa Mar. No, chyba tak, to jest przejście na powrót, żeby się cofnąć i wrócić do Vulgrima, tak mi się wydaje. Dobra, w takim razie zacznijmy naszą eksplorację. W ogóle patrzcie, przytrzymam skok i mam taki mocny atak. Ja w ogóle mogę teraz przerwać gościowi ten atak moim ciosem. Okej, ale nie u każdego. O, świetnie, jeszcze będą się osłaniać. Autentycznie najgorsze, co może się przytrafić w Souls-lach. Co ja powiedziałem? W Souls-lach? W Souls-like'ach to jest przeciwnik, który się osłania. Ale nie taki jak w normalnych Souls-ach, że nie wiem, osłania się i można mu rozbić posturę. Jak na przykład Sekiro. Czy tak jak się walczy normalnie w Souls-lach, czy w ogóle w Souls-like'ach, że może, że ogólnie w Souls-lach, że możecie się bronić, ale zużywa wam to wytrzymałość i musicie w końcu przestać się bronić. Jeśli oczywiście jesteście graczem, a nie bossem czy NPC-tem, bo ten, taki typ osobnika może się bronić w nieskończoność i w ogóle mu nie schodzi stamina. Okej. Okay. Mamy kulkę, naładujemy. I co? O, ładnie, ładnie. Dobra, coś się na dole ukrywa może? Chyba nie, ale jeszcze sprawdzę. A, jest coś, tylko chyba te kule, czy te kule, te kostki chyba to zasłaniają. Taki ryzyk fizyk skok będzie mnie czekał. No może i tak do końca ryzyk fizyk. Ale furia. Serio? Tamto się łapiesz, ale tego się nie złapałaś? Powagi trochę, kobieto. Dobra, i co jest tutaj? Anielski artefakt, proszę bardzo. Lubię to.
Okej, uda mi się tu wrócić, czy... A, na spokojnie się uda. Dobra, wskakuj na górę, lecimy dalej. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Tylko to mi niestety dość mocno sugeruje... Śmierć ostrzegał przed takimi istotami. Kształtują swoją cielesną powłokę z kamienia, używając do tego siły woli. I to tyle? Serio? Tyle masz do powiedzenia? Patrzcie to. Burn! Wchodzę po prostu w typu, bo oni momentalnie płoną. Okej, widzę, że też postacie w zastoju jakby. Też tutaj są możliwe do spotkania. Dobra. Mały kłębek mar. Mech taki gdzieś, mam być szczery. Słabizna. Okej, tu. O, tutaj są dwa. Nawet trzy. No, ale niestety, ty, nie wykorzystam trzech od razu. A ty, czekaj. Wracaj mi tam na miejsce, Bo tam coś mogę zebrać. Jestem ciekaw, cóż to jest takiego. Zobaczmy, tutaj też mogę naładować. Okej, tam się odsunęło, czyli chyba i tak musiałem tutaj wejść. Dobra, idzie dobrze. Na wszelki wypadek odpoczynek na film. Dobra, czy tutaj będzie jakaś pułapka, bo aż się o nią prosi. Okej, niepełne combo wystarczy do zabicia ich. Dobra, tu jest pusto chwilowo. No, kępa mar. Taki mech trochę. Ludzie, bez jaj! Co to miało być przed chwilą? Ni to skok, ni to upadek. A okej, tutaj nic nie zrobię. Będę potrzebował znowu co najmniej dwóch esencji. Dobra, czy ja jestem w stanie wrócić tutaj na górę? Tak, no spokojnie. Dobra, w takim razie lećmy tam, gdzie mogę się teraz dostać. Kiedy mam jakiegoś przedmiotu, pilnuję... Co to za kloc? Co to za kloc? Widzieliście tego wielkiego kloca, który tam stoi? Wielki czarny kloc. Wow, gdybym był rasistą, to ten cytat mógłby mnie teraz mocno ujebać na YouTubie. Ale na szczęście nie jestem rasistą, transfobem i innymi tego typu określeniami, nie możecie mnie obarczyć. Ja nic do ludzi nie mam, chyba że mnie wkurwią, wtedy mają przejebane. I nie, że wtedy jak coś jest gejem, to zaczynam go nienawidzić, nie o to w tym chodziło. Tylko po prostu, jak mnie wkurwisz, to sobie musisz już radzić. Jeden strzelający padł. Magiczny odłamek. Czyli pewnie boostujący moje obrażenia magiczne. Jak mnie wkurzają strzelcy. Autentycznie. Jak oni mi teraz takie małe obrażenia robią, tak jak ja tutaj wszedł wcześniej, nie levelując się, no to oni by mnie chyba po prostu one-shotowali. Dobra, tutaj w sumie nic nie ma. Też nie muszę też zabijać wszystkich, nie? Nie o to tu chodzi. Dobra, żeby nie zużywać odpoczynku Nephilim, to użyję może odłamka uzdrowienia. I patrzcie, jak bardzo ten mały... A nie, to był mały odłamek leczenia. Tak? Nie, po prostu miałem ostatni odłamek leczenia. I patrzcie, jak bardzo mnie to wyleczyło. Lekko ponad połowę
z mniej więcej, nie, może 10% łącznie. To pokazuje, jak ja, jak dużo HP sobie, jak... Kurna. Różnice w HP, Jezus. Czemu ja się nie potrafię wysłowić czasami? No już myślałem, że spadnie. Dobra, co mamy tutaj? O, jest Wulgrim. To mnie bardzo cieszy akurat. Mamy mamy checkpoint. Ale powiem wam szczerze, ja bym chciał jakieś backstory Wulgrima usłyszeć. Bo my w sumie nic o nim nie wiemy. On tak samo o Nefilimach, tak samo tych. O demonach ogólnie w tym świecie. Strasznie lubię serię Darksiders, ale my jako gracze praktycznie nic nie wiemy o świecie, w którym rozgrywa się cała seria. Znaczy seria, cała saga. Bo ona cały czas tak lekko buduje, ale my wiemy tylko to, co się dzieje tak troszeczkę w tej. Trochę się co się stało w przeszłości. Taką powiedzmy przeszłość, a teraźniejszość. O, jest znowu ten wielki kloc. Byłoby fajnie, jakby dał się zabić. Dobra, czy jestem w stanie tutaj wskoczyć? Nie! Nie! Jaja se chyba robisz! Co to ma być? Dlaczego tu jest ich trzech? Ja szczerze mam nadzieję, że oni się tak nie będą spełnili w nieskończoność. Póki co się na to nie zapowiada i mam nadzieję, że tak nie będzie. Okej, ja dam te nowe srebro i... Trochę marno. Nie jest to nic, powiedzmy, mega zachwycającego, ale jest to też coś w miarę fajnego. Dobra, odpalmy to. Też potrzebuję innej esencji, ale nie mam do niej teraz dostępu. Dobra, jestem po tej krótkiej przerwie. Dla was, zajebiście krótkie, bo jedno cięcie. Okej, okay, tutaj potrzebuję trzeciej esencji, czy trzeciej, drugiej esencji. Czy po prostu innej, ale mam nadzieję, że to nie jest tak zrobione, że muszę mieć tą esencję, aby przez to przejść. Bo jeśli tak, no to trochę bez sensu teraz tutaj wlazłem. Ale mam szczerą nadzieję, że nie jest to wymagane. Zobaczmy, tam jest przejście, tu jest przejście. Co mi to da? Mogę wejść tutaj na górę. Na szczęście się złapała, bo mnie chyba szlak trafił, jakby cię nie złapała, tylko po prostu przelizała ścianę i zjechała na dół. Tutaj grzmotnięcie. Mamy windę, powiedzmy. Czy to się coś ruszyło, czy... O, to jest ten. To jest do odpalenia, widzę, ale czy ja będę w stanie to włączyć? Na przykład stąd, czy nie bardzo? A, uda się na spokojnie. Dobra, teraz tu jest do włączenia. Oj, okej. Okay. Na szczęście się udało. Czyli to musiałem głównie włączyć, powiedzmy to tak kolokwialnie. Albo nie widzę w sumie innej opcji nazy. Ciekawe. Na nazwanie tego. Jesus. Dobra, nieważne. Lećmy do wyjścia. Jak ja lubię ten dźwięk. Wchodzisz, słyszysz dun 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 dun. I już wiesz, że zrobiłeś progres. Dobra, tu mamy jakiś skrót pewnie. Zobaczmy dokąd. Mała kępa mar.
Wielka kępa mar. Oj, skoro do Wulgrima od razu, jak milusia. Dobra, na bagnie będzie mnie stać na level, ale czy będzie mnie stać na wykupienie... A, na bank będzie mnie stać. O, już mam 1000. Dobra, rozbijamy, rozbijamy. Wszystko po kolei, poza tym jednym. Dobra, tutaj coś, co by mnie interesowało. Nie do końca. Mały odłamek leczenia. A to jest moje, to nie ta opcja. To jest srebro. Kryształy nic i uzdrawiająca Mara. A reszta jest deponowania. Skubi, a ty nie chcesz może jakieś skubi chrupki? Proszę, bawi mnie ten głos Wulgrima, naprawdę. O! Jakiś kolos, powiedzmy. O, chyba bosik. Przebraliście miarę. Zabiłam już wielu twoich... Czemu się usta nie ruszają? Chcesz uniknąć ich losu? To mów. Co robicie w tych tunelach? Odpowiadaj. Już! Milczysz? Kpisz sobie. Zaraz nauczę cię manier. Może jest niemy? Aganosz, władca płomieni. Pięknie. O, i bardzo ładnie. Od razu podpalony. Ty, co on robi? Oj, nie podoba mi się to. Lucky. Lucky. Byłem idealnie na krańcu zasięgu. Płoń. Płoń. Dobra, bijemy, 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 bijemy. O nie, znowu to. Uj! Wow, jak to mnie teraz tak lekko obiło, to aż... Nie, ja bym zginął, jakbym się teraz nie ulepszył. Zginąłbym jak nic. Bum. Błoń! Dawaj, tniemy go, tniemy. Co teraz? Okej. Okay. Jest chyba jakaś forma egzekucji jednak. Szpony pogardy! Pięknie! Okej, okay, tam... Tędy jest chyba wyjście, tak mi się wydaje. No, tędy nie przyszliśmy. Ale kurde, te bronie chcę zobaczyć. Proszę mi nie pokazać. Szpony pogardy. Broń zainspirowana mocą esencji płomienia. Przyjmuje postać dwóch płonących pazurów, którym furia zadaje ciosy z brutalną dokładnością. Okej, okay, czyli prawie identyczny opis. Okej, okay, 70 plus 83. To dzięki temu właśnie, że mam te zbroje. To jest 91, ale to mam plus 3 na ulepszeniu, więc musiałbym sobie sprawdzić, jak to się sprawdza po upgrade'ach. Okej, okay, ale sprawdźmy. Zestrój z esencją i daj tą rozproszoną wściekłość. Kolce pogardy, łańcuchy. Zobaczmy. Wulkaniczna szarża, Feniks z popiołów. Okej, okay. A jak to wygląda w przypadku tutaj szponów? Pożoga i Feniks z popiołów. Okej, okay, czyli to jest wspólne. Tutaj pożoga jest tylko inna. Spopielenie. Okej, okay, czyli atak gniewu jest ten sam. A te ataki, wiadomo, są inne. Ryk bazyliszka. Wybierz moment. O, wybierz moment puszczenia. To może być mocniejsze. Z
Zobaczmy. To jest tak po prostu. O, tak! Może być mocniejsze dupnięcie. Czyli tak samo jak u Virgila, trzeba idealnie puścić w momencie naładowania. O, i proszę bardzo, i ukończyliśmy całe skrzydło. Skrzydło ognia. Okej, okay, nie mam bladego pojęcia, co może być w każdym z kolejnych. Ale okej, okay, to poszło zaskakująco szybko. No tak, no 20 minut, no lekko z odcinkiem. No myślę, że to nawet się kwalifikuje na cały odcinek. Dobra, Wulgrim, powiesz mi coś, jako że rozdupczyłem tego gościa, czy nie bardzo? Czym może ci służyć, skromny kupie? Poważnie? Nic a nic? Okej, jestem troszkę zawiedziony. Serio, jestem tak troszeczkę zawiedziony. Myślałem, że chociaż skomentuję jakoś zabicie tego gościa. Tego gościa, tego czegoś właściwie. W sensie, my jako gracze znamy jego imię. On tam by jak miał... Kagan... Aganosz chyba? Nie, nie, nie. Nie Kaganosz, tylko Aganosz. To jest co? Uzdrawiająca Mara. A właśnie, zobaczmy. Te dusze niezbyt mnie interesują, są raczej bezwartościowe i śmierdzą zgnilizną. Jednak to, co dla jednych jest śmieciem, dla jeźdźca może okazać się skarbem. Chętnie się z nimi rozstanę. Oczywiście za drobną opłatą. Wulgrim. Okej, w ogóle muszę to sprawdzić, bo... Czy będzie tutaj... opisy na przykład tutaj? Tak, są. Odpoczynkny film stworzony przez... samą śmierć! Czy samego? O proszę, śmierć stworzył odpoczynek Nephilim. Podarował ją, tę fiolkę swej siostrze dawno temu. Odnawia się przez absorpcję energii życiowej zabitych przeciwników. Aha, dobra, czyli pewnie to, że wypadają mi te zielone z przeciwników, to nie jest, że jak ja mam na przykład nie, mało HP, tylko po prostu zabiłem wystarczającą ilość przeciwników i dlatego mam... Dlatego wypada mi ta zielona mara. Śmierć, mimo iż nie jest tak utalentowany jak sami twórcy, także był sprawnym rzemieślnikiem. Gdy większość Nephilim skupiona była na broni na potrzeby wojny, Śmierć postanowił stworzyć coś, co dałoby życie. Gdy skończył, ofiarował fiolkę Furii, słynącej z miłości do niebezpieczeństw. O, i Jeremiah o tym pisze. To jest esencja, tylko tak pokrótce. Talizman grzechu. Amulet pełen starożytnej magii, odebrany zazdrości. Pozwala pojmać i uwięzić 7 grzechów głównych. Świeci, gdy któryś z grzechów jest w pobliżu. I co mówi Jeremiah na temat amuletu? Nie ma na tym świecie niemal żadnej rzeczy, jakiej obawiałoby się 7. Siać będą zniszczenie tak długo, jak to możliwe, nie licząc się z własnym przetrwaniem. Jest jednak coś, co potrafi zasiać strach w ich zepsutych sercach. Niewola. Dobra. O Jomosie też coś jest. Przez jakiś czas twórcy używali kamieni bram, czyniąc podróże między krainami i odległymi zakątkami prostymi dla każdego. Jednak wraz z nadejściem wojny porzucili swe wynalazki, a same kamienie straciły swą moc. To chyba trochę nieprawda. No bo ludzie mogą korzystać na przykład z tego mostu. Ale wydaje mi się, że to jest trochę przekłamane. Chyba, że po prostu straciły, powiedzmy, dostęp do wszelakich tych miejscówek, w których były. Bo to jestem w stanie jeszcze zrozumieć. Dobra. A sprawdźmy, jak to wygląda. To jest tak. Nie. O, teraz wyczułem, dobra. Okej, ale nie, bo powalczyliśmy teraz tak krótko, ale powalczyliśmy, ale teraz sobie z chęcią przełączę na te szpony, bo jestem ciekaw, jak będzie się z nimi walczyło. Dalej są ataki szybkie, czyli niewiele się zmienia. Dobra, dobra, pustka, spadaj mi na pisie, dziękuję. A ty mnie, Wulgrim, zabierz z powrotem do typa, u którego byliśmy wcześniej, czyli do... Władcy Podziemi. Co prawda nie będę teraz kontynuował fabuły, czy w ogóle dalszej rozgrywki, no bo trochę miałoby się to z celem. Znaczy może nie z celem, tylko...
No po prostu nie będę teraz kontynuował fabuły, skoro zajęliśmy się już jedną rzeczą, czyli właśnie tym, choć nie powiem, myślałem, że zajdzie z tym trochę dłużej. Ale powinienem brać pod uwagę, że raczej tak wysoki poziom, no na pierwsze skrzydło, które najwcześniej się odblokowuje w grze, raczej będzie łatwy do ukończenia. No ale dobra. Ode mnie to tyle. W kolejnym odcinku lecimy dalej z fabułą i spróbujemy. I w kolejnym odcinku naprawdę zajmiemy się eksploracją tej krainy, czyli podziemi, których władcą jest władca podziemi, masło maślane, ale sorry, z takim fajnym kosturem i arką przymierzoną, przytwierdzoną łańcuchami Dopplerów. Ale dobra, tak czy siak. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam.